Dzień dobry, witam Was w środę 11 października. I dzisiaj, jak możecie zobaczyć, jestem ubrana na można powiedzieć sportowo. Jadę właśnie na rehabilitację i zaraz będę chodzić. W sumie nie mogę się doczekać, bo w tym miejscu dawno nie miałam. I czekajcie, muszę za jakieś 10 minut wychodzę i mam towarzysza ze sobą. Jeszcze mam wolne i jutro oj, dopiero... Oj, no nie gadaj, że wolne, sprawy organizacyjne. Właśnie, sprawy organizacyjne ma w robocie, więc dopiero jutro zaczyna swoją nową pracę. Także w sensie on robi to, co robił, tylko po prostu ze względu na organizacyjnych ma wolne, o, tak to ujmę. No, także się doczekać nie mogę, powoli się przygotowuję i słuchajcie, dzisiaj już jest cieplutko, bardzo ładna i ciepła pogoda dzisiaj ma być, także zaczyna być polska złota jesień. Ja byłam pewna, że będzie plus minus 11, 10 stopni na plusie, a tu się okazuje, ile rano było? 14 stopni, więc będę miała adidaski i tutaj już proszę bardzo, plecak spakowany, ja tu różowa landryna dzisiaj. Witam się z wami i życzę miłego dnia, cokolwiek robicie, gdziekolwiek jesteście. Witajcie później. Ja trochę roztrzepana, ale ten dlatego, że właśnie wróciłam niedawno. Zaraz będziemy szykować obiad, ale siadłam na chwilę sobie odpocząć. Powiem, bardzo piękna pogoda. Jak taka pogoda będzie cały tydzień i całą moją rehabilitację, to ja będę w raju, normalnie mówiłam. Jak będzie taka piękna pogoda, to ja będę w raju. To jest idealna jesień, którą właśnie uwielbiam. Tam robimy obiad, znaczy narzeczony sobie odgrzewa spaghetti, a ja zaraz będę brała się za schabowe. No i co, pojechałam sobie i za chwilę wam opowiem, co robiłam, jakie ćwiczenia miałam. Teraz musiałam sobie odpocząć i czekam, aż chłop sobie jedzonko weźmie. I zaraz ja będę działać w kuchni. I powiem wam, naprawdę jestem zdumiona, jak ta pogoda się zmienia. Przecież kiedy to było, 2 dni temu? Nie wiem, o co ci chodzi. Jak przemarzliśmy normalnie. Aha. Ja tak zmarzłam. Tak, to było... Ty miałeś w poniedziałek ten. Bo mi chodzi o to, że w poniedziałek jeszcze naprawdę marzłam. Tak zmarzliśmy, że wczoraj to ledwo żyliśmy po tym dniu poniedziałkowym. A jestem zdumiona dlatego, że ta pogoda naprawdę dynamicznie się zmienia i nie ma co już nawet kupować takich przejściowych ciuchów, bo nawet nie zdążysz ich założyć. Może się okazać albo, że będzie w tym ubraniu za zimno, albo za ciepło, no nie? No. Także to właśnie miałam na myśli. Wczoraj jeszcze było zimno, jeszcze w nocy czuć był taki ziom. Już taki zimowy i nawet słyszałam, że za Kopanem już śnieg pada. A ponoć jak śnieg pada, to zima szybko przychodzi, tak? Ponoć się mówi, tak słyszałam przynajmniej, że jak śnieg w Zakopanem już pada, to znaczy, że zima przyjdzie szybko. Także zobaczymy, może w listopadzie zima. Chociaż fajnie by było jeszcze właśnie na Wszystkich Świętych, żeby była miarowa ta pogoda, no bo
Marznąć też nie na tym cmentarzu. Możesz sobie zamówić pogodę na święto zmarłych. Za jedyne 3-4 dni. Tak, chciałoby się zamówić, tak. On śmieruje już. Ledwo wróciłam. No. Miejcie ze swoją drogą, fajnie by było tak. Sobie zamówić pogodę. No bo naprawdę były takie święta zmarłych, że ciepło. Było ciepło, naprawdę. I ja nawet pamiętam raz chyba okres, że w Adidasa myłam. Także spoko, ale był też taki okres, że mnie nie było na tym święcie i rodzice mnie nie brali, żebym nie zmarzła niepotrzebnie, więc też tak jedynie. Chyba w zeszłym roku było, że cię nie brali. Nie, byłaś. Ja nie byłam, bo byłam przyziemiona wtedy. No. Rok temu byłam zaziemiona, no to mnie nie było, nie? Ale też, no właśnie w obawie o to, że się zaziemię, to rodzice mnie nie brali. Jestem właśnie osobą podatną na przeziębienia, na, wiecie, na różne chorobska. A dlaczego? Nie mam tej odporności. No, żyję ze mną i nie wiem, no. Nie, zadaję ci pytanie w ramach widzów. Twoich oglądających, dlaczego nie masz odporności? No właśnie dlatego, że mam chore serce, no i niestety moja odporność immunologiczna jest osłabiona. Tak, nie jest taka jak u zdrowych ludzi, chociaż od ostatniego poprawiła mi się troszkę, od ostatniej choroby, nie zachorowałam ani razu. Nie, rok temu właśnie byłam zaziębiona, sorki. Także tak i słuchajcie, ja już nie przedłużam, bo głodni jesteśmy, więc zrobię obiadek. Później wam opowiem, jak tam było u mnie. Właśnie zaczęłam dzisiaj pierwszy raz rehabilitację u nas w szpitalu. U mnie w mieście w szpitalu, tak to mówimy. Dawno nie miałam w tym miejscu rehabilitacji, bo ja kiedyś jeździłam tutaj właśnie na rehabilitację, a to trzeba całe miasto i wiecie, tak wcześniej człowieku mi się nie chciało, a teraz powiem, że mi się bardzo podoba, bo po pierwsze jest tak fajnie, że i wychodzę z domu, przejadę sobie całe miasto, poćwiczę, pójdę do ludzi, także jest fajnie. Zaczęłam rehabilitację i mam tyle energii, że wow, jeszcze w ogóle ta pogoda mnie napawa taką energią, że w ogóle super. Pilnuję makaron tam, że będę zerkała tam co chwilę i mieszała. A więc mamy, dawno tam nie byłam w tym miejscu i trochę się pozmieniało. Moim zdaniem. Znaczy rozkład się nie zmienił. Miejsce zamówienia też nie. Ale pamiętam, że nie miałam wcześniej lasera, bo teraz dostałam laser jako taki dodatkowy zamek, bo w ogóle mam solux, laser, ćwiczenia rozciągające i oddechowe. To na salce. No i wcześniej nie było tak, że miałam dwa zabiegi w jednym gabinecie, bo dzisiaj miałam tak jakby lampę i salok w jednym, więc fajnie. I co mnie zdziwiło, że tutaj jest forma taka leżąca, jeśli mam obciążenie na marki, bo ja na marki mam dużo ćwiczeń. I po prostu leżałam i się rozciągałam. Wiecie, jak są na salkach takie podwieszenia, no to na tym ćwiczyłam. Bo jak jestem na rehabilitacji w centrum miasta, to wtedy nie leżę, tylko się ruszam normalnie. A tu mam ćwiczenia na piłce, a tu mam ćwiczenia przy drabince, albo z gumą. A tutaj leżałam na kozetce, więc z jednej strony fajnie, bo mogę się rozciągnąć i nauczyć się trochę oddechowych ćwiczeń, ale z drugiej strony wolę też takie ruchome bardziej, no ale niestety nie zawsze lekarza się da prosić o ruchome, zwłaszcza w moim przypadku, ale
ważne, że coś się dzieje, że działam, że walczę i czekajcie, idę zobaczyć. Także tym razem zabieg mnie zdziwiło, że w jednym gabinecie mam zabieg i dwa w jednym, czyli mam laser razem z Soluxem. No i że leżę. Znaczy oczywiście ćwiczę, bo tam jak mam rozciąganie to rękoma i oddechowe, no to fajnie jest, także zaczęłam rehabilitację. Jest fajnie, dzieje się, teraz będę miała dwa tygodnie. Czekajcie, dzisiaj jest... powiem, to jest chyba 10 dni bodajże, bez weekendów. No, także... tak to wygląda. O taką rehabilitację oczywiście można się starać u lekarza specjalisty. I zanim pójdziemy do lekarza specjalisty, to właśnie lekarz rodzinny wystawia nam skierowanko i wtedy zapisujecie się do danego ośrodka na NFZ i wtedy wam wyznaczają rehabilitację. Niekiedy się czeka 3 miesiące, już macie tak jakby przepisaną na nowo, bo jeśli wam odpowiadają te zabiegi, to lekarz rodzinny może wam na nowo je wypisać i wtedy idziecie dalej do danego ośrodka, w którym wam się podoba rehabilitacja i po prostu możecie sobie znowu pieski idą. Tutaj sąsiadka ma takie pieski, one tak ściekają. No i wtedy możecie sobie pójść i wtedy jak właśnie przepiszę wam lekarz rodzinny, to ponad są szybsze terminy. No ja do jednej czekałam miesiąc, a tutaj chyba 3 miesiące czekałam na szpital, także tak to mniej więcej. Dobra, no to na razie tyle, jeszcze się odezwa do was później, ale pogoda, jeszcze wracając do pogody, pogoda dzisiaj majeczka, jest tak cudowna, że aż mi się nie chciało wracać i sobie czekałam specjalnie dłużej na autobus, żeby nachapać się tą piękną, cudowną pogodą. Teraz widzę, że zerwało się wietrzysko i naszły chmury. I nie wiadomo, co z tego będzie. Ale miejmy nadzieję, że taka ładna pogoda chociaż się utrzyma przynajmniej na czas mojej rehabilitacji. To by było fajne. Także do zobaczenia później. No i witajcie. Później jest już wieczór, którą mamy godzinkę. 18.13 wymiła, ja w krótkim rękawku, bo troszkę porobiłam tutaj. Trochę porobiłam. Ogarnęłam, wiecie, sprawy po obiedzie, trochę poszłam do sypialni sobie poleżeć, ale nie spać. Po prostu jakoś tak mnie wzięło zmęczenie, tak mi głowa leciała i mówię, dobra, to chociaż pójdę poleżeć, żeby nie spać, bo wiecie, w nocy nie usnę, prawda? I założyłam sobie koszulkę z krótkim rękawkiem, bo mi gorąco się zrobiło, bo tutaj przepakowywałam plecak na rehabilitację. Jeszcze dopakowałam sobie ręcznik, bo zapomniałam dzisiaj, że ręcznik trzeba wziąć. Zawsze jak właśnie idę na rehabilitację, to jest napisane wziąć strój, obuwie sportowe, no i ręcznik. No i tego ręcznika dzisiaj zapomniałam. Nie ma to jak skleroza, no nie? No i nie boli. No. Wieczór nam mija bardzo fajnie, spokojnie, ale słuchajcie, sprawdzałam pogodę, że coś ma się... że ma padać wieczorem gdzieś za godzinkę, za dwie i padać całą noc, więc tak się cieszyłam dzisiejszą pogodą i to możliwe, że od tego mnie tak nużyło do spania, bo czuć w powietrzu, nie? Że tak jest. Tak, tak,
że takie senne jest to ciśnienie. No i dzisiaj jest taki znowu pogadanko. Także jakbyście widzieli tam kawałek ramienia, no tam wiecie, chłop no siedzi. No. No i tak, pogoda się zepsuła, raj się skończył. Ale jak to na jesień bywa, pogoda zmienną jest. Ale przynajmniej jest lepiej niż dwa dni temu, bo w poniedziałek to naprawdę żeśmy zmarzli i to naprawdę tak zmarzłam i narzeczony, że we wtorek to ledwo żymi chodziliśmy, nie? Już myśleliśmy, że nas coś bierze, ale nie, ja się czuję dobrze, jest wszystko w porządku, dzisiaj się rozćwiczyłam i czuję tutaj, wiecie, bo mam na barki ćwiczenia i tak mnie chyba za kwasy zaczynają trzymać, no macha tam. Także dzisiaj pozytywny dzień, bardzo ciepło, jutro też ma chyba być 14 stopni, bo sprawdzałam, ale takie pozytywne 14 stopni, no to ja rozumiem, słuchajcie. Także będę sobie mam codziennie opowiadała, co tam się wydarzyło na rehabilitacji. Mam nadzieję że też, że ta pogoda się utrzyma. I na dzień dzisiejszy tą wieczorową porą zakończę tą pogawędkę w środę, dlatego że ja już idę zaraz wziąć prysznic, bo wiecie, jak parowałam, to od razu zaczęłam myć naczynia, przygotowywać obiad i wiecie, jak to człowiek głodny. Jeszcze byłam w sklepie na chwilę coś ogarnąć, no to wiecie, na szybcika i tak dalej. To nawet tego prysznica nie zdążyłam wziąć, tylko od razu praca, żeby zrobić, żeby było na gotowe. No i przy okazji na parę dni, bo teraz praktycznie mamy obiad, no. No, jutro najpóźniej do piątku zależy, ile będzie nam się chciało jeść kotlety. Bo zrobiłam dzisiaj schabowe kotlety, a nie pokazywałam, bo i tak wszyscy wiedzą pewnie, jak się robi schabowe, no nie? No. To jest najprostsza potrawa, jaka może być. No. Także żegnam się z wami, dziękuję za uwagę. Oczywiście proszę o subskrypcję. Kciuki na góry. I widzimy się jutro. Do zobaczenia.